Razem z ojcem prowadzimy rodzinny biznes, mały biznes. Prowadzimy kilka sklepów. Średnia powierzchnia tych sklepów to jest poniżej 200 metrów kwadratowych. Zatrudniamy ludzi. Ponad 100 osób dzisiaj u nas pracuje. Trzeba pamiętać, że sporo do dzisiaj pozyskaliśmy z Urzędu Pracy na dotacje utworzenia nowych miejsc pracy. Sporo pozyskaliśmy też z funduszy unijnych. Trzeba pamiętać, że te umowy, które podpisaliśmy jeszcze w tamtym roku, zobowiązują nas do utrzymania zatrudnienia przez 2 lata bądź 5 lat, jeżeli chodzi o doprowadzenie całych projektów do końca. Podatek w wysokości 1,3%, gdzie nasza rentowność jest na poziomie 0,8%, spowoduje, że będziemy musieli te sklepy zamknąć, będziemy musieli tych ludzi zwolnić. Ci ludzie, pamiętajcie, że zatrudniamy nie tylko mężczyzn, ale i kobiety. Nieraz są to całe rodziny, które u nas pracują. Ci ludzie z dnia na dzień po prostu znajdą się na bruku bez dochodów. Natomiast my, jako mali przedsiębiorcy, będziemy musieli te wszystkie pieniążki, 100 tysiąca złotych, po prostu wrócić, tak? Będziemy musieli cały sprzęt, który wzięliśmy z dotacji innych, po prostu oddać, tak? Więc z dnia na dzień, nie będąc w sieci handlowej Lewiatan, będziemy musieli zbankrutować. Zdajcie sobie z tego sprawę, że jeżeli reprezentujemy mały polski biznes, taka ustawa miała być, która miała nam pomagać, miała dotyczyć tylko hipermarketów. Nie możemy stać w tym samym rzędzie, gdzie mamy dochody rzędu kilkunastu, kilkudziesięciu tysięcy rocznie, równać nas z dużymi sieciami, gdzie to jest dochody na rzędu kilku miliardów złotych. Chcę, żeby każdy Polak zrozumiał, o co tak naprawdę wchodzi w tym całym temacie, który dzisiaj nas dotyczy, tego podatku. Zdajcie sobie sprawę, że za rok czasu po wprowadzeniu tego podatku nie będzie takich ludzi jak my i spora część ludzi, tak jak powiedział mój przedmówca, prezes Lewiatana pod Krawacią Łukasz Obrzut, w Polsce 24 tysiące osób w Lewiatanie straci pracę z dnia na dzień.